Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No okazuje się, że wszyscy jesteśmy niewolnikami. Może nie można nas sprzedawać i kupować, no ale jesteśmy niewolnikami polityków, urzędników, no i nauczycieli. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Budżetówka. No to budżetówka, czyli nauczyciele, urzędnicy, politycy, wojsko do pewnego stopnia. Wszyscy ci, co żyją z podatków podatnika. No to założenia uwielbiają socjalizm, no bo w zasadzie to jest... To są pieniądze państwowe, no i oni żyją na państwowym. Dla większości Amerykanów koronawirusa, no to po prostu to jest makabra. To była makabra. 40 milionów ludzi nie pracowało. Trylion dolarów kongres dał na pomoc. Trylion dolarów, no to jest w sumie 3 tryliony dolarów. To jest 10 tysięcy na każdego mieszkańca Ameryki, na 300 milionów. To są spore wydatki. No, trzeba pamiętać, że w Ameryce pracowało, czy płaciło, pracowało, no i płaciło podatki, powiedzmy 120 milionów. No i z tych 120 milionów pracujących, no to połowa też nie płaci, tak? Także to są makabryczne sumy. Te 40 milionów niepracujących, no to tam są duże problemy. No ale teraz wygląda na to, że związki zawodowe, nauczycieli, no bo związków zawodowych w fabrykach to coś takiego już w zasadzie nie istnieje. Dużo, dużo zakładów samochodowych, powiedzmy Toyota, czy Honda, czy tam BMW, co mają w Ameryce, no to są zakłady bezzwiązkowe. Z tego względu, że te związki to między innymi wygoniły produkcję samochodów do Japonii, do Korei i tak dalej, bo oni pchali te swoje stawki, także jak ludzie pracowali w związkach, no to zarabiali 1,5-2 razy więcej niż ludzie nie w związkach. No i to się w zasadzie wykończyło. I teraz jest tak samo z nauczycielami. Nauczyciele narzekają, że zarabiają mniej niż w prywatnym przemyśle, czy w prywatnie, no ale to też nie jest prawda, no bo stawki mają większe, no i do tego mają jeszcze emerytury. Pracować też za długo nie mogą, no a teraz zobaczyli, że mogą po prostu złapać za grdykę nauczycieli. No i chcą wycisnąć co mogą, a szczególnie starają się wykończyć prywatne szkoły, no i państwowe szkoły czarterowe. Państwowe szkoły czarterowe, no to jest taki hybryd mniej więcej, powiedzmy, zupełnie państwową szkołą i zupełnie prywatną szkołą. To jest tak, że prywatna szkoła, to rodzice płacą podatki do miasta, to jest 1% podatku katastralnego, także to są spore sumy. No i z tych pieniędzy jest fundowane policja, szkoły, drogi, śmieci i tak dalej, i tak dalej. To oni muszą płacić ten podatek katastralny, czy ich dzieci chodzą do szkoły, czy nie chodzą. No i a jeżeli zdecydują, że nie chcą, żeby dzieci chodziły do państwowej szkoły, państwowe szkoły to są od kindergarten, czyli od przedszkola, od zerówki do 12 klasy, to są darmowe. No i wtedy, jeżeli ktoś mieszka w miasteczku, płaci ten 1% od wartości domu, czyli powiedzmy od 500 000 płaci 5 tysięcy, no a później zdecyduje, nie chce do tej szkoły iść, to prywatnie, no to z tych 5 tysięcy nic mu nie oddają. No w wypadku szkół czarterowych, no to dostają taki, to są szkoły pośrednio finansowane. No to jest trochę skomplikowane, no ale to nie jest kompletnie państwowa, nie jest kompletnie prywatna. No i ci państwowi nauczyciele pracujący na tych państwowych posadach w związkach zawodowych szantażują teraz wszystkich, te lokalne związki zawodowe i ich przywódcy. Chcą użyć to, żeby nie wracać do szkół, do klas. No częściowo to też jest, żeby zniszczyć Trumpa, żeby zniszczyć konserwatyzm, żeby zniszczyć republikanów. W zeszłym tygodniu Randy
Weingarten. No ona mogłaby mieszkać w Izraelu, no ale nie mieszka, mieszka w Ameryce. To ona jest przywódcą, czy kierownikiem całym, liderem Federacji Amerykańskich Nauczycieli. No i zadeklarowała, że będą strajki dla bezpieczeństwa. Jeżeli lokalne związki nauczycieli zauważą, że w tych szkołach nie jest wystarczająco dużo zrobione, żeby można było wrócić do szkół. W zeszłym poniedziałku całe te stowarzyszenie nauczycieli zrobiło Narodowy Dzień Ruchu Oporu. Także to są, można powiedzieć, no jakieś takie określenia z okresu wojny, tak? Ruch oporu. W poprzek całej Ameryki, od Atlantyku po Pacyfik. No i oni mają wymagania. Jeden z tych wymagań, no to jest to, żeby wspomagać wszystkie te społeczności i środowiska, no i rodziny, które mają jakieś problemy, włączając likwidowanie płacenia pożyczek do banków, takie moratorium względem tego, że nie można ewikcji zrobić, wysiedlić, jeżeli ktoś nie płaci czy pożyczki, czy czynszu. No i dać gotówkę ludziom, którzy, powiedzmy, nie są w stanie pracować, albo nie pracują, no to jest ogólnie inaczej załatwiane, bo bezrobocie, no to pracodawca płaci tam 2% od pensji, no i ludzie są ubezpieczeni, dostają około 60-70% tego, co zarabiali. Następnym wymaganiem to jest takie moratorium na to, że na te nowe szkoły, no i na te szkoły charterowe, no i na temat takich standardowych testów, no bo to też jest dosyć, nie działa dobrze dla państwowych szkół, no bo oni przegrywają z tym testowaniem, także też chcą to zlikwidować. Żądają potężnego wstrzyknięcia pieniędzy federalnych w te wszystkie szkoły, żeby je otworzyć. No a skąd to przychodzi? No to trzeba opodatkować. Oni mówią, że będą opodatkowywać miliarderów i bilionerów i tak dalej, i tak dalej. No i Wall Street. Wall Street zawsze ci socjaliści pokazują, od kogo można ukraść. Oni zawsze mówią, tam ci mają pieniądze, my nie mamy, trzeba im zabrać. No i co to jest? No to jest takie polityczne wymuszanie, to jest takie gangsterskie polityczne wymuszanie. Zamiast nauczyciele pracować w tym kierunku, żeby szkoły zostały pootwierane, no to oni działają w tym kierunku, że straszą ludzi, że dzieci nie będą dostały wykształcenia. Trzeba pamiętać, że przez ostatnie 40-50 lat, no to właśnie ta ideologia genderyzmu, ideologia socjalizmu, ta cała propaganda nienawiści do wolnego rynku, ta demagogia na temat kapitalizmu i tak dalej, no to są te dzisiejsze rezultaty. Te dzisiejsze rezultaty, no to są ostatnie 40 lat. Rodzice oddali dzieci, jak te owieczki baranki do swoje jagnięta w ręce wilków. No i to są wilki, to nie są ludzie, to są wilki. No ja nie pamiętam, z jakiego to tam filmu było, no ale to tak to brzmi. Nauczyciele, socjaliści po prostu tak zlasowali dzieciakom mózgi, że oni naprawdę w Ameryce duża ilość wierzy w socjalizm. Duża ilość wierzy w socjalizm. I socjalizm praktyczny w ogóle ich nie jest w stanie przekonać. Wszystkie te związki zawodowe szkół publicznych
właśnie pchają to, żeby szkoły czarterowe i prywatne były zamknięte. W dużo Stanach, w Maryland między innymi główny szef, główny lekarz Maryland powiedział, że prywatne szkoły muszą być zamknięte do 1 października, no ale to centrum kontroli chorób zakaźnych i mówi co innego. Centrum chorób zakaźnych mówi, no, że szkoły, jeżeli się pilnuje, jeżeli jest tam w odległości, jest jeden na jeden i tak dalej, no to są pewne kroki, które pozwalają uczyć. No i mówią, że to dla wielu środowisk, no to jest dużo bardziej bezpieczne być w szkole, niż być gdzieś w mieszkaniach, w domach, gdzie jest za dużo ludzi, tak, także no a do tego jeszcze się nie uczą, a do tego zaczynają się problemy, jeżeli dzieciakom odbija do głowy. No i to było w zasadzie takie walnięcie w twarz dla wielu szkół, które starają się otworzyć, które starają się coś robić. Gubernator Maryland powiedział, że nie, że to nie może lekarz stanowy decydować o tym, czy szkoły mają być otwarte, czy zamknięte. No i powiedział, że to jest bardzo ograniczone, autorytet jego jest dosyć ograniczony i że on nie ma prawa tak po prostu szerokim pędzlem maznąć i powiedzieć, że wszyscy mają być zamknięci. Powiedział, że Maryland, no to malutki stan jest, to stan protestancki. Jednego z tych założycieli, żona była, nazywała się Maria, czyli Mary, no i zrobili Maryland. No i powiedział, że również w Maryland to jest to stoi na zasadzie równych możliwości. Także czy prywatne szkoły, czy parafialne szkoły muszą mieć te same możliwości do otwarcia szkół. No i muszą być troszeczkę takie, nie mogą być sztywne, muszą być otwarte, ale muszą starać się otwierać na podstawie tych publicznych, państwowych dyrektyw, czy regulacji, czy cokolwiek tam oni sugerują. To wygląda na to, że to taki na chłopski rozum, na normalny ludzki rozum ma sens, no ale to nie jest to takie częste, no można powiedzieć, że dosyć rzadkie. W New Jersey następny gubernator komunista powiedział, że szkoły to tylko na odległość, no i jeżeli publiczne szkoły są zamknięte i tylko na odległość, to prywatne szkoły też są tylko na odległość i też muszą budynki być zamknięte. W Milwaukee planowali otworzyć te prywatne szkoły, no ale niestety stan nakazał im, że nie otworzą, dopóki oni nie powiedzą, kiedy stan im pozwoli. W Kalifornii następny komunista Newsom napisał, że powiedział, że państwowe szkoły są zamknięte, to prywatne i czarterowe są zamknięte. Także to ciągle jest to samo, tak? Prywatny biznes. I tu zaczyna się problem. Publiczne szkoły są zawsze fundowane. Są fundowane, mają pieniądze. Cokolwiek by się nie działo, to nauczyciele kasę dostaną. Ale jednak prywatne i szkoły religijne, no to już jest kompletna inna sytuacja. Szkoły prywatne i religijne, no to polegają w zasadzie tylko na czesnym. No i polegają też na donacjach, na ofiarach od ludzi, którzy z jakiegoś powodu dają im te pieniądze, mogą przekazać, no tam też mogą sobie odpisać podatku, ale to nie jest to tak ważne. I te szkoły nie mają tego luksusu, żeby mogły płacić i się utrzymać. Ostatnio zamknęło się ponad 100 szkół
szkół prywatnych i religijnych w Ameryce, dlatego, że są te ograniczenia panika 19, tego COVID-19. W Nowym Jorku archidiecezja zamknęła ponad 20 szkół parafialnych, dlatego, że po prostu ludzie nie płacą tego czesnego, które nie jest duże. Jest szkoły katolickie w Ameryce. Jak się popatrzy na ile kosztują, albo ile jest wydawane, tak? No bo szkoły państwowe z podatków, no to są potężne pieniądze, a szkoły te parafialne, no to dosyć tak budżetowo działają, no ale to nie biorą dużo od rodziców, no i pozamykali je. Nauczyciele w tych związkach zawodowych, no to jest bandytyzm, polityczny, to jest cynizm do największego stopnia, jaki tylko może być, no bo oni chcą zamknąć konkurencję, oni chcą wykończyć szkoły prywatne, chcą wykończyć szkoły czarterowe, no bo jeżeli by się okazało, że szkoły prywatne mogą prowadzić nauczanie w budynkach, czy przy mniejszej ilości uczniów, jakoś inaczej, no ale te dzieciaki muszą, bo musi być też opieka nad dzieckiem, tak? Dziecko przed komputerem w domu, no to połowa odpowiedzialności szkoły to jest to, że dzieciak idzie do budynku i jest tam ileś godzin. Także jeżeli te prywatne i religijne by pokazały, że to jest możliwe, no to byłby wielki wstyd dla tych publicznych, a im się nie chce pracować. Oni chcą być w domu, pobierać pieniądze, no a te prywatne i czarterowe szkoły nie mają, nie są w stanie. Rodzice też się zorientują, że coś jest nie tak. No i to jest ta dobra sprawa. Amerykanie zaczną się po prostu budzić, no bo zobaczą prawdę i tą wredność i perfidność tych nauczycieli, socjalistów, którzy zdegenerowali, można powiedzieć, ostatnie dwa pokolenia. No i mają ten monopol władzy, który starają się zmusić rodziców do tego, żeby rodzice tańczyli tak, jak związki nauczycielskie nakazują. No ale to będzie obudzenie. Politycznie musi być jakaś odpowiedź, będzie musiała być jakaś odpowiedź w kongresie. To jest niemożliwe, żeby podatki ludzi mieszkających w pewnych miastach, żeby rodzice nie mieli żadnej możliwości decydowania o tym, gdzie te pieniądze idą. Są po prostu kradzione. Są zabierane, a nie są oddawane z powrotem. W sumie demokracja i rządzenie tymi pieniędzmi, no to polega nad tym, żeby obywatele mogli decydować. Daję podatki, ale z tych podatków chcę to i tamto. No jeżeli kongres nie uchwali czegoś takiego, żeby rodzice mieli prawo nad swoimi własnymi pieniędzmi, no ale to możliwe, że coś takiego nastąpi, no bo jednak ten socjalizm i wypieranie konserwatyzmu, kongres, szansa jedna na milion będzie, że Biden wygra, że Trump nie zostanie wybrany drugi raz, no ale ktoś podobny do Bidena, może trochę młodszy, będzie wybrany w 2024 roku, no i teraz też jest walka w Senacie. W Senacie jest 100 senatorów, teraz jest 54 republikanów i 46 demokratów, no ale to też się może zmienić. W Izbie Reprezentantów demokraci mają przewagę. Także w zasadzie oni też mogą zmusić wszystkich innych do bycia niewolnikami dla ludzi w budżetówce. Także 20-30% ludzi przy żłobie, no a 70% no to niestety niewolnicy, którzy muszą ciężko pracować i nie mają nic do powiedzenia. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Piszesz
odpowiadasz pod filmikiem, no to jest najlepsza sprawa. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, ale serdecznie polecam. Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.